Dzień dobry, Joanna Buczyńska, zapraszam na wywiad gospodarczy. Moim gościem jest dzisiaj profesor Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Szanowni państwo, chciałabym dzisiaj poruszyć temat trudny i kontrowersyjny. Czy powinniśmy przyjmować imigrantów z Afryki na polski rynek pracy? A to jest odpowiedź na apel pracodawców, którzy mówią, brakuje nam rąk do pracy. Chciałabym poznać pana zdanie, panie profesorze. Panie redaktor, jeżeli chodzi o nasz krąg kulturowy, czyli generalnie Ukraina, Białoruś i tutaj kraje nam bliskie, jest to nam naturalny krąg kulturowy i tutaj pracownicy z tych państw są, powinni być zawsze mile widziani. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników z Afryki, to jest zupełnie inny krąg kulturowy i tutaj mam poważne obawy co do takiej ekspansji, bo jak widać po innych państwach, ona się nie udała. Mm-hmm. No właśnie, ale mamy przyjęty pakt migracyjny, który jest teraz tematem zawieszonym. Obcy kulturowo mieliby przyjechać do Polski. Ktoś powinien się nimi zająć, ich wyedukować, nauczyć się polskiej kultury, pracy. Patrząc na kraje zachodu, możemy już wyciągnąć jakieś wnioski. A chodzi mi o rynek pracy. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, gdzie liczba imigrantów z Afryki jest bardzo duża. Jakie błędy popełnia Zachód? Próbując gonić królika, tym królikiem jest gospodarka w tym modelu, w którym mówimy. Ręce do pracy zapewnią wzrost gospodarczy, czyli PKB. Tylko problem w tym, że wielu tych imigrantów z Afryki i z państw im bliskich tego kręgu kulturowego po prostu nie chce pracować. Oni, dla nich ta Europa co do zasady, czy to będzie Polska czy Niemcy, to jest tym tak zwanym krajem bogatym. Oni jadą do kraju bogatego, czyli kraj bogaty zapewni im przywileje socjalne, gdzie nie będą musieli pracować i się utrzymają. Jeżeli, panie redaktor, ktoś nie ma nic, kompletnie nie ma nic, żyje w szałasie, ale ma komórkę, no to on widzi, że w tych państwach jest bogactwo. On ma pewne pragnienia, dlatego jedzie, dlatego ryzykuje życie, wspina się na ten statek, żeby nielegalnie dostać się na kontynent europejski, bo w zasadzie poza życiem, często żadnym, bo te życie, jeżeli no nie ma tam żadnego dochodu, nie ma perspektyw na życie, nie ma pracy, albo praca jest po kilkanaście godzin dziennie za ułamek wartości, jaki może uzyskać w Europie, to on tak naprawdę niczego nie ryzykuje. On walczy o swoje lepsze jutro. Tylko problem w tym, że niestety z doświadczeń państw innych wiemy, że ta emigracja, ta nielegalna, bo ona jest nielegalną, to nie jest emigracja zarobkowa, gdzie ludzie przyjeżdżają, chcą się asymilować i chcą wypracowywać PKB. Jeszcze raz powiem, oni chcą życia na nasz koszt, za darmo, często w przeświadczeniu, bo nie znają historii, że cała Europa kolonizowała, przypomnę, Polska nie była żadnym kolonizatorem, i im się dzisiaj to najzwyczajniej należy, ponieważ jeżeli pracowali w kopalniach, czy to kopalni diamentów, czy węgla kamiennego, rzadziej brunatnego, kopalni miedzi i tak dalej, to uważają, że te koncerny zagraniczne wyeksploatowały ich kraj, no i teraz im się należy rekompensata. No ale na polskim rynku pracy mamy udział obcokrajowców. Co prawda najwięcej mamy pracowników z Ukrainy, z Białorusi, wschodnich sąsiadów, ale mamy tutaj pewien problem, który już zarysowałam na początku. Liczba ludności w Polsce według prognoz, jeżeli nic nie zrobimy w tym kierunku, wyniesie
30 milionów osób według danych GUS. To w takim razie, bo Polska, według pracownicy z Ukrainy, mówią, że Polska jest krajem tranzytowym. To w takim razie, a my potrzebujemy rąk do pracy, to jakie byłoby najlepsze rozwiązanie? Może zatrzymać pracowników z Ukrainy, ale jak ich zatrzymać? Panie redaktor, powiedzmy dwie rzeczy. Jeżeli w tym wypadku mamy w Polsce pracowników na przykład z Indii, to są osoby, które chcą pracować, to i one są pozyskane poprzez agencję pracy, to oni tu przyjeżdżają, oni tutaj ciężko pracują. Odbywa się to normalnie w systemie rynkowym, czyli firma, która chce ściągnąć, ściąga takich pracowników, oni są rejestrowani, podlegają kontroli, ale oni chcą pracować. I tutaj ja problemu żadnego nie widzę. Natomiast problem pojawia się, jeżeli mamy do czynienia z nielegalną imigracją, z tymi osobami, które absolutnie nie chcą pracować, no to jest pytanie, po co nam tacy pracownicy, takie osoby, które, jak wiemy z innych państw, poprzez brak aktywności zawodowej, a jednocześnie dużo wolnego czasu, angażują się w działalność przestępczą, kryminalną i każdą inną, no, która na pewno nam nie będzie służyła. Więc jeżeli porównamy taki stosunek kosztów do korzyści, to na pewno te koszty nie będą dla nas dobre. To znaczy z tych pracowników nie będzie pracy, nie będzie PKB, czyli wartości dodanej, a będziemy musieli utrzymywać z naszego systemu zarówno opiekę zdrowotną, opiekę socjalną, bo oni nigdzie nie będą pracowali. Potem zaczną się protesty, no i przestępczość pospolita na ulicach. Tego nie chcemy. I na to na pewno nas nie stać jako gospodarkę. Ale chcemy każdego pracownika, bez względu z jakiego kraju przybywa, który chce tu pracować. Oczywiście najbliżsi nam kulturowo to jest ten nasz krąg, nasi sąsiedzi, oni po prostu naturalnie się integrują. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie spójrzmy do tego, co przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu i w lipcu wyniosła około 5%. Czy będzie wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach? Jakie są prognozy? Te prognozy, które mówią o dość znaczących podwyżkach cen energii, i decyzje, które podejmują firmy, decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazują na to, że ten trend może być dwojaki. To znaczy, z jednej strony bezrobocie będzie nam się powiększało, na początku niekoniecznie będzie widoczne, ponieważ to będzie tak zwane bezrobocie nierejestrowane, czyli osoby nie będą chciały iść do urzędu pracy rejestrować się, upatrując to jako, które nigdy w życiu tego nie robiły, upatrując to jako coś haniebnego, coś niegodnego. I te osoby nie pójdą, będą aktywnie mniej lub bardziej poszukiwały pracy. Natomiast część osób, nie znajdując takiej pracy adekwatnej dla siebie, bo to powiedzmy, praca jest i będzie, ale adekwatnej dla siebie, czyli w rozumieniu każdej osoby, każdy poszukuje dla siebie dobrej pracy, a nie każdej pracy. To mogą być, może być rejestracja i próba dalszego wchodzenia, oddalonego wchodzenia na rynek pracy. Mm-hmm. A tak okiem przedsiębiorcy, brakuje im rąk do pracy, a może sztuczna inteligencja może uratować firmy i zamiast zatrudniać kolejnych pracowników, przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej wdrożyć rozwiązania sztucznej inteligencji poprzez właśnie, dzięki temu zwiększając produktywność i konkurencyjność. Na pewno tak. My musimy to robić i to jest chyba nasza tutaj główna domena. To znaczy jedyne antidotum na przeciwdziałanie tym ujemnej stopie zastępowalności pokoleń, czyli mówiąc wprost, rodzi się u nas mniej, umiera dużo więcej i tego trendu nie odwrócimy w szybkim czasie, nie ma na to szans.
to jedyną metodą jest zwiększenie produktywności. A zwiększenie produktywności możemy zrobić tylko poprzez innowacje i tylko poprzez wykorzystanie narzędzi, czy to AI, czy to wszelkich innych innowacyjnych, które zastąpią pracę rąk ludzkich, zastąpią robotyką, maszynami, procesami zautomatyzowanymi. I to jest na pewno ten kierunek. Już dzisiaj mamy przykłady nie tylko w Niemczech, Francji, Hiszpanii, fabryk, gdzie są zatrudnione bardzo dużych fabryk, gdzie wcześniej pracowało na przykład 700 osób, a dzisiaj pracuje tych osób 6-8. I tak to dzisiaj wygląda. A jakie są bariery do takiego pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji? Główną barierą, tak jak mamy do czynienia, bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Problem bezrobocia będzie dla nas problemem, jeżeli to będzie wynikało, to będzie problem strukturalny. A on taki się stanie z chwilą, kiedy firmy uznają, że prowadzenie działalności gospodarczej z tytułu wysokich nośników cen energii elektrycznej są niekorzystne i nie opłaca się tu prowadzić biznesu. Więc tutaj rząd ma jeszcze czas na przeciwdziałanie tym skutkom i zatrzymanie tych firm, najzwyczajniej dając ochronę rynkowi energii. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, wszelkie środki, jakie przydzielamy, one nie mogą iść w tym systemie wsparcia, czy to NCN-u, czy NCBR-u, czy każdej ARP-u, każdej innej agencji rządowej, która to finansuje, która mówi tak, drogi przedsiębiorco, jeżeli chcesz robić innowacje, proszę bardzo, ale robisz tą innowację, kończysz projekt i ten projekt masz utrzymywać z reguły 5 lat. Jest to tak zwana trwałość projektu, gdzie poprzez 5 lat, szanowni państwo, nie można komercjalizować tych wyników badań, czyli coś, co pani nowego wyprodukuje, chciałaby pani na tym zarabiać, wdrażać do produkcji seryjnej, pani nie może 5 lat. Więc jak my mamy konkurować, jak coś, co wynaleziemy, nie możemy tego komercjalizować, 5 lat musimy czekać. W tym czasie ktoś to oczywiście ten patent wykupi, delikatnie nawet nie musi wykupywać, podkupi albo skopiuje, dodając inne elementy i po prostu wdroży bez żadnych programów dotacyjnych, subwencyjnych, po prostu rynkowo, a my będziemy dalej czekać z tym naszym patentem 5 lat w garażu, który się zestarzeje i nie będzie wcale innowacyjny za kolejne 5 lat. Czyli potrzeba na już rozwiązań rządowych. Ale oczywiście tak, no, panie redaktor, szanowny państwo, dzisiaj nie mamy w Polsce żadnego nawet programu, nawet rządowi, który by pomógł, ale to nie dzisiaj, to od wielu lat nie mamy, gdzie na przykład mielibyśmy realnie szybką ścieżkę wsparcia, czy to przedsiębiorców, taką naprawdę szybką ścieżkę. Szybka, mam na myśli nie miesiące, nie lata, od momentu złożenia wniosku do uzyskania finansowania, tylko mam na myśli dni. 14 dni, 21 to jest czas, po którym powinna być decyzja i przyznane bądź nie środki na finansowanie danego typu działalności. Jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to o jakiej innowacyjności my mówimy? Biurokracja nie może stać w sprzeczności inaczej. Nie może podkładać nogi tym przedsiębiorstwom, tym innowatorom, którzy chcą się rozwijać, którzy mają technologię i to my możemy zmienić, to rząd może zmienić. Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję i oby takie zmiany następowały, oby rząd stworzył jak najlepsze warunki do tego, żeby przedsiębiorstwa mogły się rozwijać, szczególnie te małe. Trzymamy za to kciuki. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Profesor Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.